Halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór, chociaż już właściwie jest noc i właściwie też jest poniedziałek, ale nie szkodzi. Dzisiaj jest dzień specjalny, ponieważ dzisiaj otworzę niestandardową liczbę skrzynek. Nie 50, nie 30, nie 20, 57. Dlaczego? Odpowiedź macie poniżej, ponieważ w tym momencie mam 943 skrzynki otworzone bez żadnej kosy. Mniej więcej, ale także mi się spokojnie się zgadza. Być może nawet trochę więcej, ale nie szkodzi. Załóżmy, że 943, tak jakbyśmy liczyli mniej więcej, to tyle powinno wychodzić. Także dzisiaj otwieram 57. Dzisiaj, słuchajcie, jest szansa, że będzie tych skrzynek 1000 bez kosy. Także będę chodził pewien jubileusz, chociaż też przykry jubileusz. No i mam nadzieję, że nie przegniecie tego odcinka, żeby dobrze tylko zapamiętały, tylko razem ze mną będziecie oglądać, śledzili te moje poczynania z otwieraniem skrzynek Shadowcase. Będę otwierał 57 tych Shadowcase'ów, będę otwierał. Także tak to będzie wyglądać, słuchajcie. Będzie jeszcze opening oczywiście kapsułek, jeżeli tylko wam się ten spodoba, zostawicie łapki w górę, to mam nadzieję, że tak będzie. To postaram się jeszcze kapsułki dla was otworzyć, specjalne, legendarne, ale dzisiaj pora na 1000 skrzynek bez kosy. Tak to wygląda niestety, słuchajcie. Nie wierzę w to, że będzie dzisiaj kosa, stracimy już dawno na temu. Także lecimy, bierzemy się do roboty, co? Bierzemy się do roboty. Tych skrzynek, słuchajcie, trochę jest oczywiście. 57 kluczy, 57 skrzynek i zaczynamy. Nie będę już przeciągał dłużej, bo najwyższa pora zakończyć tę czarną niedzielę. Czemu czarną? Dlatego, że przegrałem dzisiaj wszystkie chyba mecze na skrzynce, które wydałem. Przegrałem dzisiaj wszystkie mecze w CSGO, które grałem 5 meczeków. Dwa fejsy też na rankingi, przegrałem wszystko. Tak że wciąż jestem globalem po tym, żeśmy dzisiaj grali z chłopakami. Także dzisiaj pora się jeszcze, słuchajcie, dobić openingiem, więc bierzemy się do roboty. Trzymajcie chociaż za mnie kciuki. Jezus Maria, wstęp, który trwa godzinę, ale już zaczynam, słuchajcie, już zaczynam, otwieramy. Przygotuję sobie tutaj do klikania przycisk, dobra. 944 bez kosy. Jeszcze 56. Teraz lecimy dalej. Lecimy dalej. Niech sobie będzie gdzieś tam muzyczka w tle, niech sobie będzie leciała Statrak. Jeszcze 55 skrzynek do 1000 bez kosy. To jest, słuchajcie, masakra, nie? Nie sądziłem nigdy, że dojdę do takiej liczby. Naprawdę nie sądziłem. Ale tak to wygląda niestety, słuchajcie. Przyszmy kluczyć na skrzynkę. Okej, okay. No zobaczymy, może to będzie szczęśliwe. Dla mnie palić jakiś fioletowy skin albo niebieski ze statrakiem. No jest fioletowe. No dobra. 947. Lecimy dalej. I teraz skrzynka klucz. O to najpierw chyba. Znaczy jak się pilnie skrzynkę, to nie można tego sobie ogarniać w ten sposób. To się automatycznie wybiera klucz. Kolejna skrzynka, słuchajcie. Możemy teraz sobie wybrać jakąś skrzynkę i sobie zrobić tak na przykład. Jesteście świadkami, słuchajcie, historycznego wydarzenia na moim streamie, ponieważ jeszcze nigdy nie miałem serii 1000 skrzynek bez kosy. Najdłuższa seria do tej pory trwała przy okazji kosy Bayonet, to był Doppler, który mi wyleciał i to było chyba coś koło 800. Chyba nie nabiłem sobie na śniku, dobra, teraz dobijam. I lecimy dalej. Cebula Crusader. No dobra, to jest 950. I teraz, słuchajcie, 50 skrzynek do skrzynki 0. Że tak powiem. Może przedostatnia będzie szczęśliwa. No, jest Big Iron, ale to jednak wciąż nie jest koza. 49 do 1000. Magiczne odliczanie. Jest pierwszy fioletowy skin, jednak zawsze to jest coś, słuchajcie. I lecimy dalej. Tak, pamiętam, jakim kiedyś dropnął Famas bez żadnego skina. Jest to na YouTube nawet. Na pewno sobie to znajdziecie. Lecimy dalej. Kolejna cebula. Słuchajcie, niestety. Niestety, ale to nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o moje skrzynki. Zobaczcie, 1000 kluczy. 1000 skrzynek łącznie tych Shadowcase'ów. Zatem te 2,5 euro średnio wydawałem na każdą skrzynkę. Bo to po prostu, czy nawet pewnie więcej, bo te Shadowcase'y kosztowały więcej. A 2,5 euro za 2500 euro, słuchajcie. Zobaczcie, jaką mógłbym sobie za to kupić kosę. To byłaby kosa z najwyższej, absolutnie najwyższej półki. A za mam za 1000 skrzynek? Właściwie gówno. To ja powiedziałem bardzo brzydko, ale kurde, nazywajmy rzeczy po imieniu, nie? Okej, okay. 12 za nami, słuchajcie. Nawet zapisałem każdą skrzynkę, słuchajcie, nawet jeszcze nie pominam żadnego skina, więc jest nieźle, słuchajcie. Wiem, że to jest jednak jubileuszowy opening. To chyba przykry jubileuszowy, bo to się kojarzy w sumie całkiem przyjemnie, nie? Jubileusz, to święto. Ale święto z 1000 skrzynek bez kosy to nie jest święto jednak. Niestety. Okej, okay, kolejna.
No, tak, 9500 to jest LOL. Tak, się zgadza, słuchaj, to jest LOL. To jest dobre określenie. Kolejna skrzynka bez kosy. Ale lecimy dalej. Nie rezygnuję, słuchajcie. Dzisiaj musimy to zrobić. Musimy razem przeżyć te wielkie, wielkie emocje. A ja sobie francet misty. W postaci żadnego skina bez kosy. Znaczy, w sensie żadnego skinki bez kosy. Już w tysiącu skinach. To jest niebywałe. I to, słuchajcie, powinno wam podsumować. Czy otwierać skrzynki, czy nie? Czy dodałem teraz skrzynkę, czy nie? Proszę, pamiętam, teraz na pewno dodam. Ile jest teraz skinów? Dobra, jeszcze jeden sobie farby, będzie 18 akurat. Jeden chyba nie dodałem, teraz będzie o tyle. Oj, będzie dobrze. Green Marine. Mam nadzieję, że jeden różowy skin to już jest niezłym openingiem, wam powiem szczerze, ale chyba nie jest to, o co mi chodziło, nie? Lecimy dalej. Znowu skąd 20 Green Marine. Natomiast był dobry. Natomiast bez skina to była, słuchajcie, to był klasyk w ogóle na skalę światową w ogóle. Jeżeli chodzi o ten film, o ten opening. No, special delivery. Tak jest. Czy też jeszcze wierzę w to, że mi na tym openingu wyleci kosa, słuchajcie? Czy też tu jeszcze jest, to wiesz, że mi wyleci kosa na tym openingu? Że jeszcze, że jednak nie dodam do 1000 skrzynek. Green Marine. Wspaniale. Dopisałem tą skrzynkę, kurde, już nie pamiętam, ale jasne. Jestem tak skupiony teraz. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, słuchajcie. To jest ile? 22 w tym momencie. Czyli nie dopisałem skrzynki. Bo nawet nie dopisałem. Okej. Okay. Na razie są jeszcze ludzie, którzy wierzą. Nawet jest całkiem sporo ludzi, słuchajcie. Wciąż jeszcze są ludzie, którzy wierzą, że się uda. To piękne, to jest naprawdę piękne, że mam takich widzów, którzy wciąż trzymają kciuki, którzy mają nadzieję, że jeszcze będzie dobrze. Ja niestety takiej nadziei już nie mam. Jeśli sobie otwiera 966 skrzynek bez kosy, to się traci wszelką nadzieję. Zostawmy skrzynkę. Chociaż kill confirmed ze spektrakiem, czyli to byłoby coś pięknego. Ale nie. 968. Nieźle, co? Nieźle. Dlatego, jeżeli będziecie chcieli tworzyć skrzynkę, słuchajcie, kiedyś, będziecie, a, dostałem kieszonkowo od mamy, od taty, wydam wszystko na opening, tylko 10 skrzynek. Obejrzyjcie ten film. Spójrzcie na tę liczbę w prawym dolnym rogu. I zastanówcie się, czy naprawdę warto. No właśnie. Nie warto. I kolejna. Słuchajcie, nie wiem, co jak kiedykolwiek słuchajcie, tworzę jakąś kosę, naprawdę, to już jest masakra kompletna. Chyba ja nie dopisałem mniej skrzynki. Zapisuję, no i Rangin. Tak jest, coś. To będzie czarna niedziela po prostu, w dziejach mojego streama. Czarna niedziela. Ostatnia niedziela. Znowu kosy tu nie ma. Rangin. Okej, okay. 972. Była kosa. Będziesz mnie coś gdzieś bym prosił, nie? Będziesz mnie coś prosił, stary. Ja do ciebie podejdę i podam ci rękę, nie? I ty wtedy ucieszony, uśmiechniesz się do mnie i powiesz dzięki Piotrek, dzięki Izer, że mimo tego, że tak cię okantowałem, szukałem tyle razy, to ty podajesz mi rękę. I wtedy on poda swoją rękę, a ja mu wtedy pokażę o tak. Tak, tak zrobię, gdzie pan stary. Tak zrobię. Za to, co mi właśnie zrobiłeś, stary. Ja tego nie zapomnę. Jestem bardzo pamiętliwy, wiesz? Naprawdę, jestem bardzo pamiętliwy, nie? Tak zrobimy sobie, słuchaj. No, i zamiast kosy mam cebulę. To jest niemożliwe, nie?
To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jak można być takim bezczelnym chamem? To jest przecież chamstwo, co się właśnie stało. To jest puste, nie wiem. Jak tak można? Proszę, ja już nie chcę myśleć jak osoba. Można sobie nie powiedzieć, ale nie, jak można być coś takiego? Przecież to jest chamstwo w najczystszej postaci. No. Przecież to jest dawanie pewnej nadziei, będzie odbieranie. Przecież kosem będziesz kurde, ona musi drofnąć. Nie rozumiem, jak można być takim hamem, nie? To jest chamskie po prostu zachowanie ze strony Valve'a i Gilberta. I tyle mam do powiedzenia. Jak pokazuje się kasa, powinien polecić już, a nie kurde, tak, że się przelatuje, pokazuje się im i macha ci rączką i mówię ci fuck you. Fuck you, Izak, tak mówi. A ja to zapamiętam wszystko. Ja to doskonale będę pamiętał, no zawsze będę to pamiętał. No. Nie, i to jest właśnie słuchaj, i to jest ta czarna niedziela. To jest najgorsza niedziela w historii moich streamów jednak. Wszystko dzisiaj na nie. Wszystko dzisiaj na nie, słuchajcie. Z wyjątkiem jednej rzeczy, najważniejszej. Z wyjątkiem widzów. Bo może mi się nic nie dodawać, słuchajcie, na streamie. Mogą nie wchodzić headshoty, mogę przegrywać skiny, mogę przewalać pieniądze na openingi, możemy nic nie dorobić, możemy nawet przecić mi kosa. Ale to jest jednak piękne, że mnie nie opuszczacie teraz w trudnych momentach. Mało tego, co dzisiaj było więcej ludzi niż normalnie na streamie, bo wiedzieliście, że ja mam trudny moment i to jest taki moment, kiedy trzeba jakoś wspierać. I to jest naprawdę piękne, nie? Trochę przegapiłem skrzynek, nie? Ile teraz jest? 20, naprawdę jeszcze jedną dodam. Także słuchajcie, dzięki, że w tych najgorszych momentach jesteście ze mną. Bo mimo tego, że jestem wkurzony, zły, smutny po tym, że przegrałem wszystko, przeciła mi kosę, ale pokazałem mi tylko faka i się poszła, to jednak mam najlepszych widzów na świecie, nie? Jak to jest możliwe, żeby na jednym openingu przelecić dwa razy kosa? Jak to jest możliwe? Wytłumaczcie, że mi dwa razy na jednym openingu przeleci kosa i mi nie wyleci, powiedzcie mi. Jak to jest możliwe, nie? Znaczy, teraz to jestem, kurde, nie wiem. To jest, słuchajcie, to jest tak nieśmieszny dowcip. Jak to jest możliwe? Czy widzieliście kiedykolwiek, żeby komuś dwa razy na jednym openingu przeleciała kosa i nie dropnęła? Pierwsze kosy w statku, nie wierzę, nie ma tysiąca! Ja pierdzielę, nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! To jest kurde... To jest trochę... Nie wierzę! Ja pierdzielę, pierwsza kosa za statrakiem, słuchajcie, to jest pierwsza kosa w moim życiu za statrakiem, nie wierzę! Nie wierzę po prostu! My one. Dobra jakość. Nie wierzę, słuchajcie.
Ja pierdzielę, nie wierzę, nie. Dwa razy kosa przeleciała i raz wydrobiła w końcu. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. To jest, słuchajcie, GG. Nie wierzę, nie. Nie wierzę po prostu. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Jednak, słuchajcie, to się sprawdza, wam powiem. Całe 107 euro. Może nawet 100. Ja pierdzielę, nie. Magia. I został tych skrzynek teraz. Teraz zostało 13, czyli 987 skrzynka, słuchajcie. Zapamiętajcie tą liczbę, nie? Restartujemy. Patrzcie, 0. 0 skrzynek od ostatniej kosy. Ja pierdzielę, nie. Nie wierzę. Nie wierzę, nie. Pierwsza skrzynka od kosy. Przejdźcie bazę. Nie wierzę, kurde. Dwie kosy przeleciały. Nie wierzę. 97 łatwo zapamiętać, naprawdę. Pierwsza kosa ze trakiem, no. Kurczę, no. Szkoda, że w sumie jakość tego, słaba. Mogło być trochę lepsze. Nie wierzę. Ja tak, słuchajcie, kurde, macie moc, wam powiem szczerze, nie? Ale naprawdę powiem wam szczerze, macie moc, nie? Potem jak myślałem, dlatego, że miałem ochotę pójść stąd w cholerę, nie? Miałem ochotę włączyć streama i pójść płakać. Ale kurde, daliście mi energię, nie? Serduszko dla was, kurde, bez kitu. Bez kitu. Słuchajcie, ja nie wierzyłem, a wy wierzyliście, nie? Także dzięki za waszą moc i za wasze wsparcie, dzięki, że byliście. I to już chyba wszystkie na odkosy, nie? Dobra. Także dzięki. Dzięki, że wierzyliście. O rany. Nieprawdopodobne, słuchajcie. Nieprawdopodobne. Tak, wydałem 3000 euro, to wszystko za 103 euro. Biznes z Izakiem, polecam! Myślę, że na Harvardzie byliby ze mnie dumni na pewno. Myślę, że przyjęliby mnie bez gadania, słuchajcie. Pokazałbym im moim streamie i bym nie wszedł od razu na jakieś zarządzanie. Ale było, nie? Nazwy 987, no właśnie, słuchajcie, chyba można to nazwać, słuchajcie, tylko 987 był dobra nazwa. Nieźle. Ale ile było męki, nie? I tak każdy datum dostajesz kasę od Valve. Słuchaj, stary, nie wiem, skąd to już to wziął. Ale Valve nigdy nie płaciło żadnym streamerom, przynajmniej z tego się orientuję, za cokolwiek. Także, confirmed. Także wszyscy streamerzy, w tym i ja, wydajemy swoje własne pieniądze na Ubi, a nie pieniądze Valve'a. Także tak to wygląda. Dobra, dobrze, że to będzie jakąś skrzynkę, ale nie szkodzi. Teraz to dopiszę. Szkoda, że nie wróciła jako tysięczne. No, to miało za milenium, to wszystko nie jest faktycznie. Szkoda, że to jest skrzynek bez kosy. Znaczy od kosy, 10 teraz, tak? Okej. Okay. Nie wierzę, nie. Trzy skrzynki. Wingshot. Ale było, ja pierdzielę. To był, słuchajcie, jeden z najbardziej epickich openingów w historii moich openingów, nie? Myślę, że każdy się tutaj zgodzi, że to było po prostu epickie przeżycie. Wingshot. Okej, okay. I ostatnia skrzyneczka, słuchajcie. To byłoby tysięczna bez kosy, nie? Ale kosa jest. Star Trek Dream Marine. Kurde, ale była, nie? Ale było. Nie wierzę. Jeszcze raz muszę wykonać jakieś życie. Ale co to było? Co to była? To była walka. A tych kurde ranginów to tyle dzisiaj poleciało, że masakra. Co to się dzisiaj działo? Ja pierniczę. Nie mogę, nie?
A, i to jeszcze jedno skordeczne. Chyba. A nie, 12 było, kurde. Dobrze było. 13? A, 13 było, dobrze, okej. Okay. No właśnie, dzięki. Dobra, jeszcze trochę tego. No, jeszcze jeden. Wspaniale. Special delivery. I teraz zostały toaletowe skiny. Bierzemy się do roboty. Nie wiem, że jakieś kołania dowrzucę. Okej. No co, jak widzicie, trzeba zapatrzeć. No co za... Co za niezła jazda. Chciałbym przejść jedną śmiechałą z powrotem, słuchajcie. Jest szansa, że będzie coraz lepiej w takim razie. 12 rupi na kasę, tak? Pewno? 12, no dobra. No macie rację, tak, okej, dobra, sorki, sorki. Widziałem teraz poleciał. Czy jeszcze mam tutaj na kontrakt jakiś... Też nie trzeba się wrócić. I tu jeszcze jedno coś. To masterpiece mógłby polecieć. No mogę wrzucić, w sumie będzie jakiś ciekawszy kontrakcie przynajmniej. I mam sobie trzeba dorysować i grupkę. Prawie weszło. No, proszę, Kristin, no źle. 13. Albo 987 to była kosa, nie? A może 13 faktycznie? Nie, macie rację, kurde, 13, bo była 9, ten i jeszcze 10 na 13. Tak, okej. Okay. Zgadza się teraz, słuchajcie. Teraz się zgadzam, że kontrakty ze 100 trackami da radę. Chyba jeszcze nie da radę. Ten zwrot to pierwszy sobie zostawić. A, może być jeszcze jeden dotrakcik taki. Nie, bo przecież ja tego nie chcę, dobra. I Zaka nie chcę zrzucać. Znaczy, na tym kończymy, słuchajcie. Na tym kończymy. Na tym kończymy. Więc słuchajcie, jest kosa 13, skrzynek od kosy. Restartujemy licznik. Były 3 kosy na tym openingu, jedna tylko poleciała. No, ale dzięki serdeczne, że byliście dzisiaj ze mną do samego końca. Także trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, papatki. Strzała. Cześć. Yeah, of course.